To jest nowa Mazda 3 i kiedy tylko opublikowano polski cennik, pojawiły się głosy, że jest potwornie droga. Rzeczywiście 120 tysięcy złotych za kompaktowy model brzmi niewiarygodnie, zanim nie skonfigurujesz sobie podobnie wyposażonego Golfa czy Corolli. Wtedy okazuje się, że 122-konna Mazda 3 z automatyczną skrzynią biegów jest o 10-15%, przynajmniej cennikowo, tańsza od konkurencji. To nie Mazda 3 jest droga, to po prostu samochody kompaktowe w ogóle i na to nic nie poradzimy. A teraz uwaga, Mazda 3 jest jeszcze tańsza niż ci się wydaje, bo strategia japońskiej marki przewiduje atak na segment premium. Długo starałem się ignorować tę część komunikatu prasowego, ale kiedy usłyszałem od człowieka z działu prasowego, że Mazda teraz jest premium, no to premium ciałem się stało. Jak bardzo premium jest nowa Mazda 3? Pobierz darmową aplikację Autokatalog Samar i porównaj ją z konkurentami z segmentu masowego oraz segmentu premium. Linki do darmowej aplikacji Autokatalog Samar do sklepów Apple i Google w opisie pod filmem. Emanacją wizji Mazda Premium jest cennik, w którym więcej jest o kunszcie i wyrafinowaniu niż o samym wyposażeniu. Żeby dowiedzieć się, czym naprawdę różnią się poszczególne wersje wyposażenia, musiałem poprosić o stworzenie dla mnie tabeli przypominającej cennik dowolnej innej marki masowej czy premium. Dopiero z taką tabelą można zacząć porównywać samochody, a nie czytać o ludzkich rękach, które tworzą samochody z duszą. Ale szanujmy wybory innych. Jeśli kogoś kręci dusza ruchu oraz harmonia samochodu i kierowcy, to jego sprawa. Mnie interesuje bardziej to, jak ten samochód jeździ. I tu robi się ciekawie, chociaż niekoniecznie z tych powodów, których oczekujesz. Zacznijmy od designu i jego wpływu na prowadzenie. Do projektowania można podejść na kilka sposobów. Na przykład po niemiecku, gdzie wszystko ma swoją funkcję i nie ma miejsca na wydziwianie. Po skandynawsku, gdzie wszystko także ma swoją funkcję, ale ktoś już pomyślał o estetyce. Potem mamy podejście francuskie, gdzie wszystko jest do góry nogami. Włoskie, gdzie wszystko jest przede wszystkim piękne. I wreszcie jest podejście japońskie, gdzie designerzy z samurajskimi mieczami kreślą ostre linie, a inżynierowie udoskonalają wszystko o kolejne mikrony, byle tylko nie zmieniać czegoś, co przecież działa. W Mazdzie doszło chyba do ostrej walki na miecze, bo otwory okienne niby są, ale ich funkcja jest drugorzędna w stosunku do projektu karoserii. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda poprawnie, ale to złudzenie optyczne. Żeby lepiej Wam to uzmysłowić, wykorzystam czerwoną taśmę i zakleję nią wszystko naokoło okien, co nie wpłynie na widoczność z wewnątrz. A teraz pozdzieram taśmę. Także tego. Ale Mazda 3 nie jest jedynym samochodem z fatalną widocznością. Niektórzy uważają, że wysoko poprowadzona linia okien daje poczucie bezpieczeństwa i solidności. Jak ktoś chce minivana, to niech szuka gdzie indziej. Za kierownicą siedzi się wygodnie, pod warunkiem, że wybierzesz wyższą wersję wyposażenia z fotelami z elektryczną regulacją, z pamięcią ustawień fotela i z podparciem odcinka lędźwiowego. Polskie przedstawicielstwo Mazdy nie ma informacji na temat różnic między fotelami standardowymi a tymi w pakiecie Luxury, ale w prezentacji Mazda pokazuje tylko te pakietowe. Zdaję sobie sprawę z tego, że kręgosłup kręgosłupowi nierówny, ale w standardowym fotelu siedziało mi się potwornie, koszmarnie, niewygodnie. Bolał mnie kręgosłup, to był taki bulasz promieniujący do bioder. Natomiast tu, w tych pakietowych fotelach, no, to są jedne z wygodniejszych, w jakich prowadziłem. Te wygodniejsze fotele dostępne są w wersji Hikari w pakiecie Luxury Black.
W wersji Enso, która dostępna będzie z silnikiem SkyActiv X, lepsze fotele są w standardzie. Bardzo chciałem dostać do testów wersję z manualną skrzynią biegów, z kolei Mazda chciała, żebym przetestował nowe systemy, a w pasującym terminie dostępny był tylko samochód z automatyczną skrzynią biegów. W związku z tym kilka dni jeździłem manualem w wersji Kanjo, a potem przesiadłem się do Hikari z automatem. We wnętrzu jest dużo miękko wykończonych powierzchni i srebrnych akcentów. Są też z daleka wyglądające na czerń fortepianową, a z bliska na imitację włókna węglowego, plastikowe elementy w okolicy dźwigni zmiany biegów, oczywiście, że już porysowane. W nocy brakuje podświetlenia nastrojowego, które podkreśliłoby nietuzinkowy projekt wnętrza. Jakość wykończenia wnętrza praktycznie się nie różni. Różnią się fotele. W Hikari są też dodatkowe systemy wspomagające kierowcę i systemy bezpieczeństwa. Jest też system audio Bose, który objawia się tymi ładnymi, srebrnymi obudowami głośników. Jak gra? Gra głośno, czysto, ale to wszystko, co potrafię na ten temat powiedzieć. Duża zmiana na lepsze to nowy system MZD Connect z wyświetlaczem o przekątnej niemal 9 cali. Pokażę Wam to na nawigacji. O, to jest stąd dotąd. To jest prawie 9 cali. Co tu dużo mówić? Obsługa przy pomocy tego pokrętła jest w dużej mierze podobna do BMW iDrive sprzed paru lat. W standardzie, niezależnie od wersji wyposażenia, mamy też Apple CarPlay i Android Auto. O, tu się podłączymy i powinniśmy wtedy mieć... O, Android Auto. Proszę bardzo, działa. To powiedziawszy, uruchomienie nawigacji i podłączonego iPhone'a lub androidowego telefonu powoduje, że tracę informacje o znakach drogowych. Odcina się nawigacja. Mazda o tym wie, zakładam, że to zostanie poprawione przy okazji jakiejś kolejnej aktualizacji. Wyświetlacz został cofnięty w kierunku przedniej szyby i w związku z tym nie jest już dotykowy, ale nawet w poprzedniej generacji dotykowa obsługa działała tylko na postoju, więc to niewielka strata. Za to przyciski naokoło pokrętła, które nie nazywa się iDrive, zachowują swoje funkcje w Android Auto, więc nawiguje się po Android Auto o wiele łatwiej niż na przykład w niektórych modelach Mercedesa, gdzie trzeba tylko kręcić pokrętłem. Znalazłem też kilka udogodnień, z którymi dotychczas nie spotkałem się w autach z segmentu masowego lub były inaczej realizowane w segmencie premium. Przepraszam, Mazda też jest teraz premium, więc to poniekąd zrozumiałe. Ale żarty na bok. Można na przykład wymusić włączenie przedniej kamery po każdym uruchomieniu silnika. Praktyczne, jeśli na przykład parkujesz zawsze tyłem, a do wyjazdu potrzebujesz widok z kamery przedniej. Przy okazji, w wersji Hikari jest nie tylko system monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu, ale też przed pojazdem, więc przy wyjeździe na przykład z bramy system ostrzeże nas, że zbliża się inny pojazd. Kolejne ułatwienie widywałem już w innych samochodach, ale nigdzie tak dobrze zaimplementowane. Chodzi o opuszczanie lusterka przy cofaniu. Zwykle dotyczy to jednego lusterka, ewentualnie jeśli dwóch, to trzeba gdzieś grzebać w systemie inforozrywki, a tu wystarczy przyciskać guziki do regulacji lusterek i wtedy opuszcza się albo jedno lusterko, albo drugie lusterko. A jeśli nie chcę, żeby lusterka się opuszczały, to mogę to wyłączyć. Wygodna pozycja za kierownicą to podstawa. Wysoko poprowadzona linia okien w Mazdzie 3 sprawia, że musiałem się aż podnieść na fotelu, ale nadal pozostaje sporo miejsca nad głową. Szkoda, że lusterko, to prawe lusterko, zachodzi na prawy słupek A i tam się tworzy olbrzymie martwe pole. Być może stąd te wszystkie systemy monitorujące ruch poprzeczny z przodu. Poza tym wszystko jest pod ręką, są uchwyty na napoje, są sensowne schowki. Gorzej, jeśli akurat siedzisz z tyłu. Au! Przepraszam. Wersja Kanjo była na 16-calowych felgach i miała manualną skrzynię biegów. Z kolei Hikari jest w automacie i jeździ na 18-tkach. Na 16-calowych felgach w zakrętach samochód zachowywał się tak, jakby dosłownie kładł się na oponie. Na 18-tkach jest o wiele lepiej, chociaż nadal mam wrażenie, jakby auto było podsterowne. Bo według informacji z Mazdy przełożenie układu kierowniczego to stosunkowo szybkie 15,6 do 1. To wrażenie podsterowności czuć na przykład na ciasnych rondach.
Nie jestem też fanem powrotu do belki skrętnej z tyłu. Mazda wyjaśnia, że to kwestia strategii i przydzielenia gamie modelowej dwóch platform. Modele od kompaktów w dół są na płycie z belką skrętną, a od Mazdy 6 w górę będzie inna platforma, która umożliwia zastosowanie zawieszenia wielowahaczowego. Nie sprzeciwiam się belce skrętnej jako takiej, ale mam wrażenie, że jak na dążenie Mazdy do bycia premium, zawieszenie mogłoby być lepiej dopracowane pod kątem dynamicznej jazdy. Za to nawet na 18-calowych felgach zawieszenie dobrze tłumi nierówności, auto jest nieźle wyciszone, natomiast wrażenie z jazdy psuje automatyczna skrzynia biegów. Jej oprogramowanie nie nadąża za dynamicznymi zmianami sytuacji na drodze. Skrzynia szarpie, nie może zdecydować, na którym biegu powinna jechać. Jest na przykład taka sytuacja, że odpuszczasz gaz przed, powiedzmy, zbliżaniem się do skrzyżowania czy zakrętu, a na tym zakręcie czy skrzyżowaniu, kiedy jest pusto, chcesz gazu dodać, a skrzynia... No właśnie, robię jakieś takie dziwne rzeczy. Jest oczywiście... co to było? Jest jeszcze tryb sportowy, ale w trybie sportowym moim zdaniem jedyna zmiana to to, że skrzynia trzyma wyższe obroty i to chyba wszystko. Manualna skrzynia biegów jest doskonała. Bardzo fajna. Natomiast automat z całego serca odradzam. W sieci odnotowałem narzekanie na brak mocy 122-konnego silnika Skyactiv-G. Kto to widział? Taki drogi samochód, silnik 2 litry, tylko 122 konie, a Skyactiv-X to już będzie za drogi w ogóle. Z tabeli z danymi wynika, że Mazda 3 z silnikiem 122-konnym rozpędza się od 0 do setki w 10,4 sekundy w manualu, 10,8 w automacie. Porównywalna Corolla jest wolniejsza, za to Golf i 308 są szybsze. Ale moment obrotowy na poziomie 213 Nm to już coś. Szczególnie w wersji z manualną skrzynią biegów dobrze czuć, jak elastyczny potrafi być silnik Skyactiv-G od stosunkowo niskich obrotów. Mazda zastosowała tu tak zwaną miękką hybrydę w oparciu o instalację 24-woltową. Dlaczego 24, a nie 48-woltową, jak w większych samochodach konkurencji? Mazda mówi: masa, cena i zastosowanie. Więcej nie potrzeba. Miękka hybryda pomaga obniżyć zużycie paliwa. System wykorzystuje energię kinetyczną odzyskaną podczas hamowania do zasilania sprzętu elektrycznego w samochodzie. Miękka hybryda usprawnia też pracę systemu stop and start oraz wspiera pracę układu napędowego. Tyle teorii. Z moich doświadczeń wynika, że czas, w którym silnik pozostaje wyłączony podczas postoju, jest stosunkowo krótki. Ponadto system stop and start, czy iStop po mazdowemu, w wersji z manualną skrzynią biegów włącza silnik zbyt późno, bo nie już po naciśnięciu sprzęgła, a dopiero kiedy zaczynam wrzucać bieg. Przy próbie dynamicznego ruszenia kilka razy zdarzyło mi się zdławić silnik. Wtedy nie wystarczy ponownie wysprzęglić, trzeba wyłączyć i włączyć zapłon. Silnik Skyactiv-G może odłączyć 2 z 4 cylindrów, kiedy samochód jedzie płynnie. Technologia nie jest nowa, ale po raz pierwszy spotkałem się z wyczuwalnymi wibracjami, kiedy silnik chodzi na 2 cylindrach. Jest to bardziej wyczuwalne w wersji z manualną skrzynią biegów, ale i występuje też w automacie. To się zwykle dzieje w okolicach 1500 obrotów. Jeżeli mówimy o manualnej skrzyni biegów, to jedzie się zgodnie z zaleceniami ekoniańki, czyli tam, nie wiem, na 4., 5., którymkolwiek biegu, ale to właściwie nieważne, byle było około 1500 obrotów. I wtedy jestem na 2 cylindrach, jest taka wibracja, jakby silnik miał się zaraz zacząć dławić, mimo że przy 1500 nie ma takiej możliwości. Z mojej rozmowy z przedstawicielem Mazdy wynika, że Mazda wie o tym problemie. A jak ze zużyciem paliwa? Manualną trójką więcej jeździłem poza miastem i udało mi się osiągnąć wynik poniżej 6 litrów na setkę. W mieście z automatem zużycie paliwa oscylowało na poziomie 8,5-8,7 litra na setkę. Według WLTP średnie zużycie paliwa powinno mieścić się w okolicach 6,5 litra na setkę, więc to mniej więcej się zgadza. Adaptacyjny tempomat ze wspomaganiem utrzymania na pasie ruchu poza miastem działa płynniej niż w Mazdzie 6, ale w ruchu miejskim nadal zbyt wolno reaguje. W mieście zdarzyło mi się, i paru innym dziennikarzom też, doprowadzić do sytuacji, w której prawdopodobnie jeden z systemów ograniczających skutki kolizji odcina gaz, aby zapobiec potencjalnej kolizji. W ogóle mam wrażenie, że nawet po zredukowaniu czułości niektórych systemów, auto jest bardzo nastawione na ochronę
kierowcy i pasażerów. To właściwie jest zaleta. No, chyba, że lubisz jeździć agresywnie. Doceniam, że na przykład ostrzeganie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu można ustawić tak, żeby tylko wibrowało, a nie dawało sygnały dźwiękowe, bo to jest denerwujące. Większość systemów da się wyłączyć jednym przyciskiem, to jest taka tarcza bezpieczeństwa, tak to się chyba nazywało w Nissanie. Nie wiem, jak Mazda to nazywa, w każdym razie jest jeden przycisk, ciach i wtedy wszystko włączam albo wszystko wyłączam i co istotne, systemy pozostają włączone lub wyłączone, tak jak było ostatnim razem, nawet po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika. Dla porządku usiądę z tyłu. Jest ciemno i nie oszukujmy się, raczej ciasno, szczególnie za fotelem pasażera, który zwykle przesuwam do tyłu, żeby cokolwiek widzieć przez okno. Nie ma nawiewów powietrza, brakuje gniazd USB, za to jest podłokietnik z dwoma uchwytami na napoje. Bagażnik o pojemności 327 litrów to dziś wynik na poziomie segmentu B. Brakuje haczyków na siatki z zakupami, a próg jest wysoki. Dobrze, że po złożeniu siedzeń w drugim rzędzie jest płaska przestrzeń ładunkowa. I schowek pod podłogą jest bardzo porządnie wykończony, żeby nic nie hałasowało. Fajny patent to przycisk do ryglowania zamków przed zamknięciem bagażnika. Przydaje się nawet bez elektrycznie zamykanej klapy. Ceny nowej Mazdy 3 zaczynają się od 95 tysięcy złotych za wersję Kai ze 122-konnym silnikiem benzynowym i manualną skrzynią biegów. Sedan kosztuje tyle samo. Mazda nie przewiduje silnika wysokoprężnego w Polsce, ale w drugiej połowie 2019 roku do sprzedaży trafi hatchback z napędem na wszystkie koła i pojawi się też najwyższa wersja wyposażenia Enso, zarezerwowana dla aut napędzanych 181-konnym silnikiem Skyactiv X. Silnik ten będzie też dostępny w niższych wersjach wyposażenia. Pytałem Mazdę o stosunkowo wysokie ceny, szczególnie w wersji z mocniejszym silnikiem. Przedstawiciel Mazdy wyjaśnił, że klienci tej marki zwykle decydują się na lepiej doposażone auta, a cena jest pochodną bogatego wyposażenia. Porównanie z konkurencją na początku pokazuje, że Mazda 3 wcale nie jest taka droga. Po prostu zrezygnowano z oferowania bazowej wersji, która zwykle dobrze wygląda w cenniku. Mazda 3 ma duży potencjał, wiele w niej poprawiono, zastosowano wiele interesujących rozwiązań, ale odnoszę wrażenie, że po drodze ktoś się opamiętał w tym dążeniu do bycia premium i powiedział stop. Nie wypuszczamy od razu iPhone'a 11, wprowadźmy na rynek samochód taki jaki jest, zbierzmy opinię, zostawmy sobie coś na lifting. A co Ty sądzisz o nowej Mazdzie 3? Podoba Ci się? Kupisz? Nie kupisz? Może masz poprzednią wersję? Daj mi znać w komentarzach pod filmem, subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00. Skręć w trzecią ulicę w kierunku miejscowości Centrum. Za 160 metrów skręć w prawo na Aleję Jana Pawła i... Skręć następnie w prawo na Aleję Jana Pawła i... Navigation Wilu Setis Volume Setting. Navigation Wilu Setis Volume Setting.